Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to właśnie teraz. Drodzy Państwo, dziś o Tanajno, zadymiarzu Tanajno. Tak, proszę Państwa, Tanajno zadymiarz ze wsparciem, bezpośrednim wsparciem Konfederacji i medialnym wsparciem Platformy Obywatelskiej. Bardzo często powtarzam w moich filmach, że opozycja podjudza ludzi, że dążą do buntu, dążą do wywołania zamieszek na ulicach. I co się dzieje, drodzy Państwo, zostaje zorganizowany protest przedsiębiorców w Warszawie. Tyle, że 70% z tych ludzi nie posiada żadnego biznesu. Ktoś zarzuci mi może, że żadnych prowokacji nie było, więc bardzo proszę wyrazić się po tym krótkim nagraniu. Ważne jest, że musicie tu przyjechać. Jeżeli to będzie wami kierować, to nieważne, jak ta demonstracja przybiegnie. Musicie się, drodzy Państwo, buntować, bo czas zrobić demolkę w tej Polsce. Policja, proszę udrożni się. W innym przypadku policjanci będą używać środków przymusu bezpośredniego. Gdyby suweren się, wiecie, drodzy Państwo, by się wkurzył, no to na pewno by zrobił tą demolkę. Ja wyszłam przeciwko tego wszystkiego. Okej. Suweren walczy z policją. Widzieliście taką akcję? Suweren już się naprawdę ostro się wkurzył. Zaczynają rzucać kamieniami właśnie w policję. Ewidentna próba sprowokowania zamieszek jednak nie bardzo się udała. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, no nie mam seledy nowego pojęcia, co tak naprawdę Konfederacja chciała uzyskać, angażując się w tą całą szopkę, która na celu ma tylko i wyłącznie wywołać zamieszki. Oczywiście dlaczego PO jest zaangażowana w całą tą sprawę, bardzo dobrze wszyscy wiemy. Ponieważ od samego początku próbowała podjudzić ludzi do wyjścia na ulicy. I przypomnijmy tutaj sobie to. Będzie taki czas, w którym ludzie powiedzą dość. Jeśli nie będą mogli wrzucić kartki do urny wyborczej w wyborach bezpiecznych, tajnych, bezpośrednich i przede wszystkim uczciwych, to po prostu wyjdą na ulicę. Akcje tego typu mają na celu tylko i wyłącznie wszczęcie zadymy, aby to na koniec siebie zrobić ofiarę. Oczywiście Borys Budka, sprzedając sieci fake newsy, umieścił taki wpis. PiS znalazło kolejnego wroga. Przedsiębiorców, którzy zamiast tarczy antykryzysowej otrzymali pałkę policyjną. Brutalnie spacyfikowano protesty ludzi, którzy walczą o swoją godność, o dorobek życia, o swoich pracowników. Na to nigdy nie będzie zgody. Proszę Państwa, oczywiście długo na odpowiedź Borys Budka nie musiał czekać, która nadeszła z Głównej Komendy Policji w Warszawie. Panie pośle, prosimy przedstawić dowody na użycie takich środków lub sprostowanie wypowiedzi i nie rozpowszechniać fake newsów. Przebieg tego zdarzenia najwyraźniej uznany został przez polityków Platformy za niezbyt udany z punktu widzenia celów politycznych, bo wsparcie szybko zostało wygaszone. Do tego właśnie chce doprowadzić opozycja. Do totalnego chaosu i wywołania zamieszek w Polsce. Miejmy nadzieję, że planu opozycji nie da się zrealizować. Że ludzie w końcu przejrzą na oczy i zobaczą, o co tak naprawdę chodzi. Ciekawy jestem, co wy na ten temat myślicie, drodzy słuchacze. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Z Bogiem.